Oblicz długość odcinka X zaznaczonego na rysunku. Żeby obliczyć długość tego odcinka, czyli tej przeciwprostokątnej w tym trójkącie prostokątnym, to standardowo skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, no i do tego celu będziemy musieli wcześniej obliczyć długość tej przyprostokątnej. No bo długość tej przyprostokątnej już mamy, ten odcinek ma długość 5, ten odcinek ma długość 3, zatem cała ta przyprostokątna ma długość 8, no i jeżeli obliczymy długość tego odcinka, no to z Pitagorasa sobie policzymy x-a. Długość tego odcinka za to możemy obliczyć również z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego. Mamy podaną tutaj zarówno przeciwprostokątną, jak i jedną przyprostokątną, czyli ten odcinek bez trudu obliczymy. Oznaczmy go sobie może jakąś literką, na przykład y, no bo x jest już zajęty. I teraz policzymy, jaka jest długość y-ka, długość tego odcinka, który sobie oznaczyliśmy przez y. Z twierdzenia Pitagorasa wiemy, że ta przyprostokątna, czyli y, podniesiona do kwadratu plus ta przyprostokątna, czyli plus 5 kwadrat, równa się ta przeciwprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli pierwiastek z 74 podniesiony do kwadratu. Zatem mamy tak, y kwadrat plus 25 równa się 74, czyli y kwadrat równa się 74 minus 25, to będzie 49, ładnie się wyciągnie pierwiastek, wychodzi, że y jest równe 7. No i teraz, gdy wiemy, że ten odcinek ma długość 7, ten ma długość 8, no to liczymy z Pitagorasa długość odcinka x, napiszmy, że x kwadrat to się równa ta przyprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli 7 kwadrat, plus ta przyprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli plus 8 kwadrat. Zatem x kwadrat to się równa 49 plus 8 kwadrat to jest 64, czyli x kwadrat to się równa 49 plus 64 to jest 113. Zatem x jest równy po prostu pierwiastkowi ze 113. No i to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania. Spod tego pierwiastka już nie da się wyciągnąć żadnej całości. Po prostu długość odcinka, szukanego odcinka x, to pierwiastek ze 113.